Deep Hunter Mobile. Najgłębszy i najskuteczniejszy wykrywacz metali. Polecam. O wykrywaczach metali przy kawie. Witam Was serdecznie ze sklepu Odkrywca Historii. Bardzo dużo dzieje się, jeżeli chodzi o świat detektorystyki. Wchodzą nowe wykrywacze metali, które za chwilę Wam omówię. Natomiast taką ciekawostką, którym zacznę ten film, to jest informacja o tym, że Rutus zaprzestaje produkcji kultowego modelu Rutus Alter 71. Natomiast w zamian wypuszcza model Rutus Atrex. Z dniem 27 października 2021 roku bardzo ceniony i lubiany model wykrywacza Rutus Alter 71 zostaje wycofany z produkcji. Jest to detektor, który zyskał rzeszę swoich fanów, nie tylko w naszym kraju, ale również i na świecie. Następcą wykrywacza metali Alter 71 staje się model o nazwie Rutus Atrex. Jest to detektor, który ma wprowadzonych dużo nowych rozwiązań, bardzo przydatnych podczas poszukiwań. Są nimi następujące funkcje. Rutus Atrex, tak jak jego poprzedni model Alter 71, pracuje na 71 częstotliwościach w zakresie od 4,4 do 18,4 kHz. Model ten wyposażony został w kolorowy wyświetlacz. W Rutusie Atrex zaprojektowane zostały dwa programy dla użytkowników początkujących i tych bardziej zaawansowanych. To użytkownik decyduje, jakie wybrać oprogramowanie. Wybierając z menu funkcję podgląd zakłóceń, na bieżąco możemy podpatrywać zewnętrzne zakłócenia, które wpływają na efektywność pracy i szybko je skorygować. Nową funkcją w wykrywaczu Atrex jest multifiltr, który pozwala na bardziej efektywne poszukiwania. Nowością w tym modelu jest również możliwość zmiany oprogramowania. Jeżeli producent zmieni soft, będzie go można pobrać ze strony, jak również w łatwy sposób zaktualizować oprogramowanie. Zapewne interesuje Was, jaka jest cena wykrywacza Rutus Atrex. Jego cena w wersji podstawowej z tak zwaną czarną cewką kosztuje 2990 zł, natomiast wersja Pro z białą cewką, bardziej czułą, kosztuje 3099 zł. Kolejną nowością w świecie detektorów jest najnowsze dziecko firmy Xpedeus, detektor o nazwie Xpedeus 2. Na stronie producenta ukazał się krótki film, zapowiedź tego nowego detektora, który jeszcze jest objęty wielką tajemnicą, natomiast na podstawie tego filmu możemy już wiele powiedzieć. Pracuje na tak zwanym patencie Fast Multi-Frequency. Oznacza to tyle, że detektor ten będzie wyposażony w technologię wieloczęstotliwościową z bardzo szybkim procesorem. Xpedeus 2 ma zdominować rynek, jeżeli chodzi o wykrywacze wieloczęstotliwościowe. W detektorze tym zastosowano nowy rodzaj cewki, jak również nowy stelaż. Na oficjalnej stronie producenta Xpedeus, w zakładce Xpedeus 2, wyświetla się zegar, który odlicza oficjalny moment sprzedaży. Wiemy po tym, że Xpedeus 2 oficjalnie sprzedaży pokaże się od 2 listopada 2021 roku. Spójrzcie na filmik, który promuje detektor, z niego można wywnioskować wiele. Kolejną nowością w świecie detektorów jest najnowszy model producenta firmy Golden Mask, Deep Hunter Mobile. Jest to detektor pracujący metodą PI, Pulse Induction, na bardzo wysokiej częstotliwości i przeznaczony jest dla osób, które pragną bardzo głęboko szukać zakopanych skarbów, jak również przy zmianie cewki na mniejszą można przeznaczyć go do poszukiwania monet, jak również nawet do samorodków złota.
Producent tego detektora opatentował specjalny system automatycznego strojenia do gruntu. W związku z tym detektor nadaje się do pracy na każdej glebie, nawet tej bardzo zmineralizowanej. Połączenie technologii, bardzo dużej częstotliwości i dobrze dopasowanej cewki pozwala w tym detektorze osiągnąć maksymalnie duże głębokości. Obecnie pracuję na bardzo dużej cewce, 58-centymetrowej, natomiast do tego detektora dedykowanych jest jeszcze kilka cewek średniej i małej wielkości. Małe cewki służą nam do szukania drobnych monet, w tym też złota, natomiast ta, którą w chwili obecnej używam, jest przystosowana do penetrowania mega głębokich warstw ziemi. Deep Hunter Pro wyposażony jest w tak zwaną dyskryminację wielkościową. W momencie, kiedy ją włączymy, możemy wyeliminować do poszukiwań małe cele. Detektor skupia się wtedy na większych celach w głębszych warstwach ziemi. W detektorze tym słychać sygnał pulsacyjny, do tego jest przystosowane specjalne pokrętło, którym się ten sygnał zwiększa lub obniża. Zalecany jest sygnał na pograniczu słyszalności. Natomiast zacząłem z tym detektorem używać ProPointera, a później Nocta Macro Pointer z Kuba i przyniosło to pożądany efekt. Raz, dwa namierzałem cele i wiedziałem, czy są bardzo głęboko, czy po prostu płytko pod ziemią. W chwili obecnej w sklepie posiadamy promocję na pudełka do monet. Dwie sztuki moneciarek odkrywcy, pudełek do biżuterii, monet i innych znajdek możecie kupić za 25 zł. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, w opisie pod filmem znajdziecie link do oferty. Dwie sztuki za 25 zł. Moneciarka rozmiar L i XL. Jeżeli chcielibyście zasięgnąć więcej informacji o wykrywaczach metali, które prezentowałem w tym filmie, zachęcam Was do odwiedzenia sklepu internetowego. Znajdziecie tam również pełną ofertę związaną z wykrywaczami metali i akcesoriami. Być może zainteresuje Was jakiś detektor, a jeżeli byście mieli jakieś pytania, to śmiało do mnie piszcie lub dzwońcie.